Legnica Kantat 50 to już trzecia część wspomnień z roku 2019 i naszego festiwalu. Dzisiaj przywołujemy wydarzenia towarzyszące festiwalowi. Niezwykle oryginalny chór binarny prosto z Londynu, który wyśpiewywał istotne przekazy społeczne w różnych przestrzeniach naszego miasta. Między innymi właśnie tutaj, na Placu Słowiańskim. Robił to za pomocą kodu binarnego, czyli używając jedynie zer i jedynek. Obok występu londyńczyków przypominamy także projekt pod nazwą Dźwiękowa mapa Legnicy, który powstał we współpracy z Michałem Zygmuntem. Posłuchamy także naszego chóru Madrygał, który śpiewnie kibicował na stadionie Miedzi Legnica i który w roku 2019 obchodził także jubileusz swojego 70-lecia. Wrócimy do eventu Legnica Głosem Silna. Wspomnimy także pierwszy w historii Kongres Churalistyki Polskiej, który był ważną inicjatywą oscylującą wokół środowiska churalnego w naszym kraju. Wspomnimy także przejmujące widowisko Voices of Light, pasja Joanny D'Arc z udziałem 100-osobowego chóru, orkiestry i niemym filmem o Joannie D'Arc z lat 20. ubiegłego wieku, którego autorem jest Karl Theodor Dreyer. Zanim zaczniemy, już jutro zapraszamy na czwartą i ostatnią odsłonę naszych wspomnień z festiwalu. Zostańcie z nami! To jest chór binarny tak zwany i oni śpiewają wiadomości zakodowane w kodzie zero-jedynkowym, czyli mają jakąś tam treść napisaną, która dotyczy właśnie jakiejś diagnozy aktualnej tego, co się w tej chwili dzieje zazwyczaj w tym mieście, w którym występują, bo oni są tak zaangażowani mocno, dokładnie w miejsce, do którego jadą, robią wcześniej jakiś taki krótki research na temat miasta, w którym występują, czy jakiejś przestrzeni postindustrialnej, angażują ludzi, przechodzą dniów do swojego działania. Jest to interesujące połączenie trochę technologii i śpiewu choralnego, coś, czego jeszcze w ramach kantatu nie było. Zero, jeden, zero. And the constant difficulty to hear the sounds and the other people and staying connected with each other only to have two numbers, zero and jeden. I want to have this binary code because it's a statement from political situations in the world. Like when two of us against a bigger crowd crying and shouting and something like that. Gdzie jesteśmy, a warto podnieść wzrok i popatrzeć na dachy, usłyszeć rzeczy, które są dla nas tak oczywiste, że już nawet ich nie słyszymy i bardzo dużo tracimy. Drodzy moi, przejdźmy teraz do mapy dźwiękowej Legnicy. I jesteśmy na ulicy Najświętszej Marii. Pomysł polegał na zebraniu dźwięków charakterystycznych dla miasta Legnicy, umieszczenie ich w internecie. I kiedyś staną się dobrą pamiątką, ciekawym dokumentem. Ruszamy już w kierunku Kościoła Marieckiego. Nagrywaliśmy wspólnie z mieszkańcami te dźwięki, które oczywiście mówią nam o tożsamości, ale w jakiś sposób mówią nam też o muzyce, o brzmieniu Legnicy. Jesteśmy w szczególnym miejscu, żeby te kilka minut posłuchać chociażby śpiewu cerkiewnego. Trafiliśmy na osiedle zwane Ptasim Osiedlem Piekary i tutaj ten piękny śpiew może szczególnie wybrzmieć. Zagłębiłem się w dźwięki, w nagrania, w stare archiwa radiowe i słyszałem w tych reportażach, jak ten festiwal wciąż poszukuje swojej nowej formuły po to, żeby ożywić festiwal. A long history of music in this town, but the sound is like he makes a certain sound, and I tried to make it like 3D, so it fills up the room, and the sound was pretty big. I like it. It's kind of
it's interesting to work like this. Wykonaliśmy opracowanie choralne hymnu Miedzi Legnica. Mieliśmy okazję wykonać go na murawie stadionu przed ostatnim meczem. To był mecz ze Śląskiem Wrocław. Wydarzenie nie tylko chyba muzyczne, ale i w ogóle kulturalne w Legnicy. Muzyka, śpiew zawsze się łączy z piłką nożną, z kibicowaniem od lat. Można spojrzeć na trybuny piłkarskie, jak wyglądają. Kantat jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów choralnych w Polsce. Dlatego jest wyjątkowy również przez swojego założyciela, który był również naszym pierwszym dyrygentem, czyli przez Henryka Karlińskiego. I taka sama formuła jak w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Trzeba zdobyć 3 razy pierwsze miejsce, żeby zabrać na własność główną nagrodę. Klubowi i władzom klubu bardzo ten pomysł się spodobał, także mam nadzieję, że razem zrobimy coś fajnego. Dzisiaj spotkamy się z osobami, które mają ogromne doświadczenie. Trudno sobie dzisiaj w Polsce wyobrazić lepszą grupę do dyskusji niż ta, która pojawi się dzisiaj tutaj na kongresie. Kongres to pierwsze tego typu spotkanie w zasadzie w historii polskiej churalistyki w tak szerokim wymiarze. Dlatego uważam, kongres jest niezwykle istotny, bo pokaże, co nas boli. Myślę i mam nadzieję, że pokaże też ogromne zalety, jakie niesie ze sobą praca zespołów churalnych. Z jednej strony cieszy wielka ilość osiągnięć, które zdobywają nasze chóry, zarówno w kraju, jak i za granicą. Cieszy rozwój chórów akademickich. Martwi natomiast niestety spadek ilości chórów szkolnych, a że chór to jest i odpowiedzialność, a że chór to jest i kształcenie wrażliwości dzieci i być może będzie to początek stałych kongresów churalistyki polskiej. Szanowni Państwo, witam na pierwszym kongresie churalistyki polskiej. Ja chciałbym, abyśmy wszyscy dzisiaj zabrali głos. Chciałbym, abyście Państwo to traktowali już w tej chwili jako moje zaproszenie do wzięcia dyskusji. Proszę Państwa, z jednej strony przepełnia mnie nadzwyczajna radość. Przecież churalistyka polska to pasmo wielkich sukcesów. A z drugiej strony nie istniejemy jako dyrygenci. A przykład? Bardzo proszę. W festiwalu zwyciężył chór taki to a taki, a nie podaje się nazwiska dyrygenta. Dla mnie ważne jest spotkanie tutaj moich kolegów, moich profesorów, autorytetów i myślę, że każdy znajduje dla siebie tutaj to, czego potrzebuje. A przy okazji to wszystko się dzieje w pięknej otoczce festiwalu. Wczoraj koncert, dzisiaj koncert, jutro przesłuchania konkursowe, więc naprawdę taka w pigułce właściwie wszystko, co potrzebne jest dyrygentowi do tego, żeby się rozwijać i do tego, żeby takiego wiatru świeżego nabrać. Sprawa niezwykle istotna dla naszej działalności, czyli sprawa finansowania tej działalności. Jak to się odbywa? W zespołach oczywiście profesjonalnych, w tych zespołach zawodowych z problemem nie do końca tak jaskrawo mamy do czynienia, jak na poziomie zespołów amatorskich. Rzeczywiście spotkanie się w gronie tak wybitnych osób, posłuchanie tego, co te osoby wypracowały przez wiele lat, tego, czym mogą się z nami podzielić, z nami mam na myśli młodych dyrygentów, jest na pewno bardzo cenne i bardzo niesamowite. W wielu rejonach Polski, przepraszam, że to powiem, prezesami nie są muzycy, nie są dyrygenci, którzy notorycznie nie budują dobrego imienia churalistyki, tylko wręcz przeciwnie, burzą to
walą to i nie chcą chóry brać w tym udziału. Tematy poruszane przez referentów do tej pory są tak zróżnicowane i bogate, że w zasadzie moglibyśmy na każdy z nich poświęcić osobny dzień i myślę, że w konsekwencji tego typu spotkania będziemy chyba kontynuować. Mamy też nadzieję, że dzięki takiemu spotkaniu wszystkich chórmistrzów uda się wypracować może jakąś petycję, może jakieś myśli, które potem możemy sporządzić i przedstawić ministerstwu, czy osobom, czy firmom, które są w stanie pomóc, by ta chóralistyka rzeczywiście stała na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że ta publikacja, która ma się ukazać po kongresie, będzie równie wartościowa w sensie i merytorycznym, i takim prognostycznym, że będzie mogła posłużyć jako taki as z rękawa w dyskusjach na przykład. Głównie też o finansowanie polskiej chóralistyki. Emocje duże, bo przed chwileczką skończyliśmy nasz kongres, pierwszy kongres. Gdybyście spróbowali w dwóch słowach dosłownie podsumować to, co się wydarzyło. Ja przede wszystkim gratuluję organizatorom, że do Legnicy było zgłoszonych ponad 70 osób, kwiat polskiej chóralistyki. I to jest niesamowity sukces nas wszystkich. Po obecnym kongresie już powinny być wnioski typu Ministerstwo Edukacji Narodowej i zmieniony system kształcenia dla młodzieży w szkołach ogólnokształcących. Druga sprawa, system kształcenia na uczelniach, który powinien kształcić w specjalności muzyka szkolna. I drugie, w tej chwili taki nurt, który się pojawia, jest coraz bardziej zauważalny, to jest seniorzy. Studenci, absolwenci studiów nie są przygotowani do tego, żeby pracować z tą grupą ludzi. Na takich kongresach powinniśmy jeszcze mieć przynajmniej jedną grupę osób, która reprezentowałaby specjalistów w rządzie z Ministerstwa Kultury, z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak naprawdę to było naszym głównym celem, doprowadzenie do zmiany wizerunku, do zachęcenia ludzi do tego, żeby wszyscy szczerze, z głębi serca powiedzieli, chóry są fajne. Projekt trochę od kuchni, tak uchylając tego rąbka tajemnicy, na zewnątrz wygląda prosty, natomiast od zewnątrz, jak się troszeczkę wgłębimy w te arkana techniczne, jak to wszystko zgrać, trzeba sobie zdać sprawę, że wszystko musi być co do sekundy na czas. Każde wejście orkiestry, każde wejście solistów, zmiana światła, żebyśmy mogli uzyskać ten maksymalny efekt. Stuosobowy chór, żeby wszedł na czas, musi być naprawdę perfekcyjnie przygotowany. To są godziny prób. Chórzyści muszą być bardzo dobrze zorientowani. Udało nam się zdobyć do tego projektu znakomite chóry. W ciągu 10 godzin prób przed dwoma koncertami, które się odbędą, będą musieli ze sobą się zintegrować, złączyć, a również muszą poznać technikę dyrygencką prowadzącego, czyli Richarda Zielińskiego. Tak samo soliści. Solistów jest 8, 100 chórzystów, orkiestra, efekty specjalne. To wszystko razem spowoduje, że mam nadzieję, że to będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Mieliśmy ogromne przeboje z tym, żeby pozyskać nuty na The Voices of Light, ponieważ autorzy amerykańscy bardzo dbają o prawa autorskie. Rozwiązania były naszym zdaniem niezwykle proste. Wystarczyło przysłać po prostu pliki, otworzyć i wydrukować, ale okazuje się, że nie, że musiały przylecieć do nas specjalnie ze Stanów Zjednoczonych nuty spakowane w wielkie pudło, bo to, ja przypominam, 100-osobowy chór i 29 muzyków. 130 tych nut plus partytura, więc jest tego sporo. Voice of Light to jeden z takich projektów, który jest wyjątkowy nie tylko w skali naszego kraju, gdzie będzie miał premierę, ale jest to również wydarzenie światowe. Film, który zresztą ma swoją też również tajemniczą historię, ponieważ na wiele, wiele lat zginął i jak Richard Einhorn mówi, to było takie objawienie. Kiedy zobaczył ten film zupełnie przypadkowo, wracał do domu i stwierdził, że to jest po prostu wyśmienita okazja do tego, żeby raz jeszcze tę historię Joanny Dark zdobyć. Oglądając ten film, nawet bez muzyki, powoduje w nas bardzo dużo emocji. Dodając do tego współczesną technikę, współczesne brzmienia, możemy udać się w taką prawdziwą podróż te 100 lat właśnie wcześniej.